Przy 10 000 moje biurko wyglądało w taki sposób. Także moi drodzy, no to tak właśnie prezentuje się z daleka moje biurko. Nieco więcej niż 130 000 subskrypcji później, moje biurko wygląda teraz tak. Choć tak naprawdę to na razie jest koteł. Witam was serdecznie, czołem ludziska. Przyszedł czas w końcu na ten specjal, który już planowałem od 2 miesięcy, ale remont mi się trochę przedłużył. Ci, którzy śledzą na bieżąco może informacje różne, które wrzucam, czy to mówię na streamie, czy wrzucam na Instagrama, czy tam gdzieś czasami przemycę w komentarzach, to u mnie trwał remont od grudnia. A dużo rzeczy się zmieniało, może tę historię będę mógł jakoś opowiedzieć. Natomiast no na pewno sporo się zmieniło, gdyż moje całe biurko zostało wywalone i pojawiło się nowe. To ciekawa sytuacja, bo o której zaraz opowiem, bo akurat idealnie w czasie zgrało się z pewną propozycją. Ale zacznijmy od początku. Może od takiego ogólnego review, można powiedzieć, tego biurka. Bo jak widzicie, to jest w ogóle pierwszy raz w życiu, kiedy jakby cokolwiek u mnie w pokoju stało się czymś, co można nazwać gamingową częścią, tak? Bo to jest stół typowo gamingowy. Te wszystkie oczywiście rzeczy, które będę wam dzisiaj pokazywał, będą podlinkowane w opisie, gdybyście chcieli zobaczyć dokładnie, o co chodzi, co to są za części, jakie mają peryferie, jakie mają predyspozycje i preferencje i przede wszystkim dane techniczne, gdybyście byli tak bardzo zainteresowani, ale mniej więcej tak oto prezentuje się teraz Keep Calm and WSAD, bardzo, że tak powiem, na bieżąco i na czasie sformułowana teza, szczególnie przy grach, które bardzo wymagają skillek, chociażby Celeste, Hollow Knight i tak dalej. Więc szanowni państwo, tak mniej więcej wygląda miejsce, w którym nagrywam dla was filmy. Myślę, że to pokrótce polecimy po każdym tutaj mniejszym czy większym elemencie. Widzę, że Parowa dobrze się zadomowił. Wcale go nie przekupowałem chrupkiem, ani trochę. Więc no, historia całej tej zmiany, którą zrobiłem, jak widzieliście przed chwilą tam, jak robiłem te urywki na 10 000, co zrobiłem film, to tam miałem po prostu takie typowe biurko, prawda, z szafeczkami, z szufladkami i tak dalej. Tutaj natomiast poszedłem już w kierunku, bardziej no takim czysto gamingowym również, ale to przy okazji, bo się okazało, że akurat w tym momencie, kiedy robiłem remont, zgłosiła się do mnie firma Genesis i właśnie Parowa robi chyba ewakuację powoli i zaproponowała mi, zapytała mnie, czy przypadkiem nie chciałbym od nich czegoś. I się okazało, że fajna współpraca z tego wyszła i mam tutaj sporo rzeczy właśnie firmy Genesis. Więc, tak jak mówię, jakbyście chcieli się zorientować co i jak, to wrzucę wam na pewno wszystko w opis. Tutaj i myszka, która ma takie, jak widzicie, bajery, rowery, bo się potrafi tutaj świecić na różne kolory. Ma też fajne funkcje, jeśli chodzi o czułość. To sobie w niej na pewno cenię. No i też klawiatura, która też, kurczę, przede wszystkim ja miałem jakąś starą, naprawdę zniszczoną już klawiaturę, więc klawiatura, która przede wszystkim ma podświetlenie, żeby w nocy móc pracować, jest mega spoko. Przede wszystkim jest też cicha. Pisanie na niej nawet nie jest problematyczne w nocy, więc tutaj szyna nie zgłasza się do mnie, kurde, ciszej klikaj, bo kurczę, nie dajesz żyć i nie dajesz spać, szczególnie jak w nocy, kurczę, klepię chociażby, nie wiem, Abstraktona, bo w nocy nie nagrywam, ale właśnie dzisiaj, by the way, 22 lutego 2022 roku, bo taką sobie datę upatrzyłem, że w końcu trzeba coś tego dnia zrobić, miała być premiera Abstraktona 2, czyli mojej gry tekstowej, przygodowo-fabularno-tekstowej, ale no, nie wyszło. Nie wyszło, będzie w marcu. Nie dałbym rady połączyć wszystkich rzeczy. No, więc i klawiatura, i myszka, i głośniki również. Głośniki są mega spoko. Kurczę, jak ja szanuję te głośniki, nie tylko za dźwięk, ale szanuję również za takie bajery typu, że można sobie tutaj, kurczę, po prostu tutaj można manipulować głosem, ale przede wszystkim tu można wpiąć i mikrofon, i słuchawki. Więc nie trzeba latać tutaj do kompa, prawda, i wpinać w te konkretne miejsca. Teraz może sobie po prostu tam pocisnąć. Oczywiście stół gamingowy, jak to stół gamingowy, ma dużo takich bajerów, właśnie podświetlenia, jakieś LEDy, które może są fajne przy jakimś tam, przy oglądaniu jakichś filmów. Oczywiście cable management jest bardzo skomplikowany, jak zresztą widzicie. Nie obawiam się go pokazywać wam, bo to naprawdę ogarnąć kable do tych wszystkich sprzętów to jest faktycznie wyzwanie. Głośniki, switch, klawiatura, myszka. Na szczęście tu pod spodem ten stół na szczęście ma taką szufladkę, gdzie można umieścić częścią właśnie rzeczy, więc to jest też bardzo spoko. Gdybyście się zastanawiali, no to właśnie subwoofer jest głośnika. to na górze to wykrywa po prostu bezprzewodowe pady. To jest sygnał do wykrywania bezprzewodowych padów. Tutaj mamy UPS-a tak zwanego. To jest sprzęt, który w sumie ratuje podczas braku prądu. Taki akumulator, można powiedzieć, tak? Prąd siada, to co jest podpięte pod UPS-a potrafi utrzymać tam nawet do pół godziny, w zależności od oczywiście od poboru prądu. O, widzę, że koteła trzeba wypuścić, więc sekundę, jeszcze go wypuszczę tutaj. Idź koteł, idź. Do widzenia. Sprawdziłeś się, chrupę dostałeś, więc można działać dalej. Więc właśnie to ciekawa sytuacja właśnie z tym kotem, który tutaj się umieścił, ale to może za chwilę. Więc jak prąd siada, to jest znakomita rzecz. UPS-y ogólnie polecam. Przeciwprzepięciowe również są. Potrafią jak mały akumulator. Mogę dzięki temu, wiecie, siada mi oczywiście prąd, więc wyłącza się. Wszystko by się wyłączyło ogólnie, tak? I przede wszystkim jeszcze kompu dostaje w pierdziel. A teraz dzięki temu, że jest jak jest, to mogę sobie na spokojnie wyłączyć. Mam chwilę, żeby wszystko pozamykać, przerwać nagrywanie. Super ratuje czas. Czasami są gry, wiecie, jak sami dobrze pewnie, że których nie da się za bardzo przerwać. A nie da się do ich wczytać, bo czasami autozapisy są, albo bardzo ciężko będzie ten progres nadrobić. Więc właśnie jak pojawiło się to biurko, no to jeszcze jest, to jeszcze mamy taką kieszonkę, gdzie można sobie trzymać notatki. Z tą grat mamy jakieś notatki. Do czego tutaj są te notatki? The Autonauts, chociażby. Jak najbardziej. Akurat tutaj The Autonauts. Fajna gra swoją drogą. Więc, jak sami widzicie, to był też dla mnie eksperyment, bo kurczę, sprawdza się. No, sprawdza się jak najbardziej zabawa w taki gamingowy stół, bo ma wszystko, co potrzebne na dobrą sprawę. Tak, jest przystosowana do różnych rzeczy. Oczywiście są też bariery, które no nawet jeszcze mój telefon nawet nie spełnia takich wymagań, jak na przykład tutaj mamy ładowanie indukcyjne. Można położyć tutaj telefon, który to obsługuje i cyk, ładuje się indukcyjnie. Sprawdzałem, ale mój niestety nie ma takiej możliwości. Jest też uchwyt na pady, więc moje dwa pady tutaj są, bezprzewodowy i przewodowy. Jak najbardziej. Mamy też tutaj uchwyt na coś do picia, więc tu akurat Lamilio chroni ze swoim lodem, siedzi i trzyma i chroni. Oczywiście są też chusteczki dla małych, mogło być inaczej. I niezawodna w każdym domu, jak najbardziej suszarka do prania, szczególnie niezawodna w sypialni, bardzo potrzebna. Jest też tablica korkowa, to jest prawdopodobnie już bardziej alpaka niż lama. Szyna stwierdziła, w ogóle to jest, widzicie, jak incepcja, nie? Mamy tutaj bryloczek lamy. Kurczę, to też taka bardziej alpaka. W sumie to chyba się zgadza. Bryloczek alpaki na tablicy korkowej z alpaki. Szena stwierdziła, że ona też chce mieć swój akcent, więc jest Animal Crossing. Obok znaczka Mario również. Także taka ciekawostka. To jest chyba gdzieś z jakiegoś boksa zdobyłem tego Funko Popa. Funko Pop? Tak się nazywają te ziomki? To chyba jest gość ze Skyrima, jeśli dobrze pamiętam. No jest oczywiście wysięgnik Yeti, Blue Yeti, kupione, nabyte bardzo dawno temu. Cały czas się sprawdza, oczywiście CBmana czasami potrafi wykryć, więc jak najbardziej. To jest w sumie całkiem nowy, też kupiłem sobie niedawno, trochę nowy wysięgnik, bo tamty już naprawdę wysiadał. Od początku też go miałem, kiedy Yeti kupiłem, to już tam po prostu strasznie już zaczął skrzeczeć. Więc przy okazji też pop filtr. Tam z tyłu widzicie też dwa obrazki na pewno, tak? Z tego zdjąłem szybkę, bo byście za dużo widzieli w odbiciach, ale może kojarzycie, co to za pejzaż? Jak zobaczyłem, że jest taki plakat, to trzeba było go wziąć z pewnej gry. To taka zagadka dla was. O, tutaj akurat się światło odbija i szafa. Ale myślę, że też chyba łatwo poznać, co to za gra jest, nie? Czekamy cały czas na sequel. Czekamy. No oczywiście standardowo też za blisko na pewno nie podejdę, nie martwcie się. Jest też wiszący przycisk. W sumie wcale go nie powiesiłem przed zaczęciem tego nagrania, prawda? Wcale go tam nie powiesiłem przed zaczęciem nagrania. Galaksiki oczywiście Ikeowe, no nad nie muszę, to nie ma co reklamować czy nie reklamować, bo to w sumie kto z was nie ma Galaksa? Kto z was nie ma w domu czegoś z Ikei? Akurat to się świetnie sprawdziło. Tu mieliśmy w sumie planszówki, tak? Trzymaliśmy tu przede wszystkim planszówki w tych Galaksach, ale stwierdziliśmy, że zmieniamy też przy okazji remontu w sypialni, no której wam dzisiaj nie pokażę. Nie w sypialni, przepraszam, w salonie, bo w sypialni to widzicie w sumie, tak? Tutaj możecie zobaczyć kawałek też łóżka. Jest też fotel. Fotel też nie jest gamingowy. Fotel nie jest gamingowy, bo uważam, że fotele gamingowe nie są dobre dla kręgosłupa. Zresztą też czytałem różne takie opinie, więc musiałbym zobaczyć, sprawdzić, wiecie, konkretną markę. To nie jest tak, że może coś przyjechać do domu i stwierdza, no okej, no może być, nie? Więc jakby to jest po prostu... Też chyba wydaje mi się, że fotel z Ikei. Był wygodny mega, więc przede wszystkim to jest ważne. Też był trochę mniejszy, a że mamy o wiele większe łóżko, to się kurde nie mieściło, jak się to łóżko rozkładało, więc było trochę... Trochę jest problemu z tym w nocy, ale jak się łóżko składa, to jest spoko, można się nawet tutaj poruszać całkiem nieźle. Też widzicie dwa monitory jak zawsze. Ten monitor też ze mną jest, to kurczę, od bardzo dawna. O Jezu, on z 10 lat ma co najmniej. Jak widzieliście poprzedni specjal, na pewno pamiętacie tego Shaisunga mojego tutaj. Sprawdza się dalej jako taki backupowy. Znaczy, jeżeli chodzi o ustawienie tego stołu przede wszystkim, to no można powiedzieć, ja bym się lekko doczepił może, że to jest strasznie, ta półeczka jest taka przede wszystkim chybotliwa, jak pewnie widać, ale przede wszystkim największy zarzut, jaki mam do tej półki, jeżeli miałbym szukać jakiegoś zarzutu, to jest trochę wąska. Znaczy, jest dostosowana do jednego monitora, nie? Jest to gamingowy stół, więc jakby no, brałem pod uwagę fakt, że szczególnie jak mam taką wielką tutaj podstawkę i podkładkę, czy wielką nogę tego drugiego monitora, to po prostu się nie zmieści. To nie ma opcji, żeby one się dwa zmieściły obok, więc stoi tak obok sobie na głośniku i nawet daje radę. Tam z tyłu łaka na nas patrzy. To jest w ogóle ciekawa lampka, bo ona reaguje na dźwięki. Czyli de facto imprezowa lampka, nie? Łaka, impreza pełna paka. Więc akurat tutaj z naszego salonu poleciał kalaks i tutaj różne pudła, skrzyneczki, pudełeczki, kurcze, rzeczy, kabelki, różne takie bajery oczywiście trzymają się tu w środku, to pewnie nawet nie będzie nic widać, ale to są przede wszystkim kable, słuchawki i inne takie rzeczy pochowane. Jakieś gry, a przy okazji też są, tak tutaj między innymi switchowe, też gdzieś blisko. To w ogóle jest barek. Tam jest dużo takich wysokoprocentowych trunków i jagodziankowych kompotów. Są stanowiska na dokumenty, różne pudła. Wiadomo, że teraz te pudła to są tak robione, że właśnie pasowały, tam jakieś pierdypały się wrzuca. To też jest takie ciekawe, może zrobię taki teaser nawet, bo faktycznie miałem w planach i dalej jest w planach i to niebawem wypali, tylko no kurczę, przez ten remont i przez te rzeczy, które mam na głowie teraz, to wszystko przesunięte jest w czasie, ale to jest Decent i to jest kolejne wydanie gry, która jest RPG-ową, grą kooperacyjną, planszową i do tego jeszcze ma dużo fajnych figurek i przede wszystkim bazuje na aplikacji, więc niebawem chciałbym z tego zrobić taki dodatkowy też materiał łączony w sumie oba kanały, bo mam też kanał planszówkowy, jak może wiecie, planszą po kostkach. I też tutaj zobaczcie, że niby AAA, nie? Anno 1800 to oczywiście jest AAA, strategia ekonomiczna. To też w planach jest, żeby niebawem wam rozgrywkę z tego zrobić na drugim kanale. A tam na górze widać jeszcze The Binding of Isaac Four Souls, bo jest karcianka The Binding of Isaac, nie wiem czy wiedzieliście. Jak nie wiedzieliście, to już wiecie. I akurat z tego mamy już gameplay na planszą po kostkach, gdybyście chcieli zobaczyć co i jak. Więc jest miejsce, gdzie trzymam wszystkie pierdoły. W sumie zawsze lubiłem biurka, które mają szuflady, które mają półki, gdzie mogę swoje duperele wrzucić, więc zamiast tego stół gamingowy nie ma takich bajerów, więc po prostu musiałem sobie jakoś to wymyślić, więc stoją tutaj trzy czwórki kalaksowe. Oczywiście jest miejsce na Switcha, jest tutaj karta przechwytująca Avermedii, to jest karta przechwytująca, no właśnie Switcha na kompa, żeby w ogóle można było cokolwiek ze Switcha nagrywać. Stary jak świat dekoder, UPC też jest od lat, kurczę, musimy w końcu zmienić te dekodery na jakieś nowsze, zdecydowanie. Mówiłem wam już chyba o mikrofonie, o popfiltrze, o różnych takich rzeczach. Jest lama jak najbardziej, jest też drukarko-skaner, który też ze mną jest już wiele lat i cały czas jeszcze działa, więc jest nie do zarąbania. Epsona chyba, tak? Tak, Epsona, zdecydowanie. No mój komp siedzi sobie tutaj. To już wam chwilowo pokazywałem, znaczy częściowo pokazywałem tutaj, razem z moim super ekstra kabel managementem. A jakbyście chcieli wiedzieć, jakie są specyfikacje tego kompa, no to możecie zobaczyć na staszekigraszkowski.pl i tam znaleźć sobie FAQ. I tam są dokładnie wypisane wszystkie rzeczy na temat tego kompa, wszystkie podzespoły, jaka karta graficzna, jaki procesor i te inne rzeczy. No, więc to jest też ważne właśnie, w sumie to jest spoko dywanik, bo ogólnie wiecie, że te fotele to potrafią rysować panele. Szczególnie jak się dużo jeździ w jedną i drugą stronę, dużo się siedzi, dużo się spędza czasu przy kompie, więc akurat to jest super ekstra rzecz ratująca przede wszystkim podłogę. Więc ona też jest tutaj od spodu gumowana, więc też hamuje trochę przesuwanie się na fotelu. Więc o. No i to już jest mój stary, mega stary komp, który teraz jest, tam jeszcze bebeszki jakieś ma. No ten tam. To jest jeden z poprzednich kompów, który po prostu jest takim backupem. Jak mi tu zejść, że jakiś szlak trafi, albo coś muszę zrobić, albo gdzieś muszę jeszcze zobaczyć coś na starych dyskach. I jeszcze jest to jest taki mój rezerwowy komp, gdyby wszystko szlak trafił. Nie? Mam nadzieję, że nigdy nie trafi szlak, ale nigdy nie wiadomo, co będzie. To jest w ogóle podkładka. Ktoś kiedyś, dawno temu, zrobił mi takie bajeranckie podkładki. To chyba jest z jakiegoś węglowego materiału. Kiedyś gdzieś pokazywałem to nawet, tylko nie pamiętam gdzie. No ale też mam drugą podkładkę w postaci bitkopa zwanego biszkoptem. Więc jakby można trzymać oczywiście tutaj, w tym uchwycie, picie, ale ja wolę mieć bliżej. Trzeba uważać. A to też jest jeszcze mata, tak? Bo tutaj jakby nie powiedziałem jeszcze, ale to jest mata, która no przede wszystkim fajnie jest, bo nie leży to po prostu bezpośrednio na stole, a przede wszystkim ta mata też służy jako podkładka, dzięki czemu myszka o wiele sprawniej chodzi. Oczywiście, że z czasem, jak każda podkładka, będzie się jakby to, nie wiem jakie jest polskie słowo, na to wyświechtana będzie, w sensie, że no będzie trochę się zużywać, nie? I co będzie powodować pewne problemy z czasem, no bo jednak wszystko się zużywa. Każda powierzchnia, którą często ruszacie myszką, no nie znam jeszcze żadnych podkładek, czy żadnych elementów, które by, podkładkopodobnych, które wytrzymałyby jakieś niesamowite po prostu częste używanie, tak? Więc to prędzej czy później i tak trzeba będzie albo matę przesunąć, albo ją odwrócić do góry nogami, no wiadomo, jak to z tymi rzeczami jest. Więc szanowni Państwo, takie sobie wymyśliłem specjal na te 140, ile teraz jest? 143? 143 tysiące teraz jest, czyli wszystkie cyfry składające się na liczbę pi, nieważne, takie moje zboczenie. Jakbyście się zastanawiali, to Abstraktona ma być w marcu. Wszystko idzie w kierunku, żeby Abstrakton 2 wyszedł w końcu w marcu. I musi wyjść, bo mnie już gonią terminy, chociażby właśnie planszówkowe. To też bym chciał pokazać Wam w sumie na dwóch kanałach też. Więc no i kurczę, no terminy gonią, więc nie ma czegoś takiego już jak siedzenie po nocy i klepanie gry. Na razie przynajmniej. Trzeba się zająć rzeczami ważniejszymi, więc no chciałem właśnie jakiś tutaj jeszcze specjal Wam zrobić. Bo dawno nie robiłem żadnego, trzeba przyznać, że dawno nie było żadnych takich specjali rzeczywiście z jakąś kamerą, czy z jakimś właśnie takim nagrywaniem, gadaniem do Was tak bardziej z ręki, żebyście zobaczyli, z jakiego stanowiska ten oto afrobushman do Was tutaj gada. Więc, szanowni Państwo, życzę sobie i mi Wam również, Wam i mi sobie również życzę, żeby następny specjal z pokazywania stanowiska nie był przy 253 tysiącach, jeżeli kiedykolwiek ten kanał dożyje do takich liczb, wątpię, w końcu indyczki, nie? Nie patrzy tam Anno. Anno to jest wybryk natury, to jest planszówka bazująca na grze AAA-owej, znanej Ubisoftu, więc miejmy nadzieję, że jeszcze jakiś specjal kiedyś wskoczy. No i na pewno wiecie, to ja nie jestem z tych, co będą Wam teraz robić, wiecie, wielkie przejście po całym domu, bo to nie ma sensu. Natomiast może niektórych z was trochę tutaj zainteresowało to, jak wygląda cały mój tutaj okoliczny sprzęt. Jeszcze no ciekawostka a propos taka z tymi remontami jest, bo zaczęło się w grudniu, jak de facto padła nam płyta. Połowę płyty grzewczej indukcyjnej nam padło, więc okazało się, że trzeba było zrobić co? Trzeba było zrobić wielki remanent. Trzeba było zrobić, wymienić wszystko w całą płytę, jak okazało się, że płyta już była lekko, to stwierdziliśmy, że jeszcze może przy okazji wymienimy lodówkę. Więc tak oto wymieniliśmy piekarnik, lodówkę i płytę za jednym zamachem. Jeszcze akurat trafił się przy okazji tutaj Czarny Piątek, więc udało się jeszcze wypatrzeć odpowiednie modele, chociaż spędziliśmy na tym bardzo dużo czasu. I przy okazji też była modelowanie właśnie, czy zmiana właśnie do tych mebli. I akurat tutaj też przy okazji biurko zmieniłem i przy okazji właśnie w tym momencie zgłosiła się do mnie firma właśnie, znaczy nie bezpośrednio Genesis, ale wiadomo jak to jest, że są bezpośrednicy, którzy się zgłaszają i proponują różne rzeczy. Ale bezpośrednio naprawdę jestem zadowolony. Jeśli miałbym coś powiedzieć na temat korzystania czy użytkowania z tych sprzętów, jest bardzo spoko. Zresztą to wszystko, co teraz widzicie od grudnia, stycznia, to już wszystkie te moje działania myszkowo-klawiaturowe już robię właśnie z tego sprzętu. Jestem zadowolony. Bariery oczywiście LEDowe się przydają, ale no jak na przykład w nocy, no nie widzę tak. Kurczę, dobrze w nocy czasami poklepać coś, no to kurczę, dobrze jest czasami widzieć, co się klepie, bo zawsze miałem takie stare klawiatury, które nie dawały rady, a tu jest fajny bajer. Więc przy okazji właśnie była zmiana biurka i się idealnie wszystko z czasem złożyło. A nawet na Insta wrzucałem tam niektóre zdjęcia a propos tego właśnie momentu, kiedy był cały remanent, to możecie sobie zobaczyć na Instagramie, gdybyście chcieli. Na Lamilios tam co jakiś czas oczywiście wbijały jakieś fotki. Nawet była zapowiedź tutaj tego biurko reveala. Więc polecam, gdybyście chcieli pośledzić. No i chyba tyle. Cóż więcej mogę powiedzieć? No, jak macie jakieś pytania, możecie pytać. To jest na przykład kaloryfer, a to jest coś, co wlewa się tam wodę i wiecie, jakby jest bardziej nawilżony pokój. Bo nie wiem, kto wymyślił takie rzeczy jak automatyczne odkręcanie się kaloryferów. Takie czujniki pewnie można zdjąć, ale strasznie jest to irytujące, szczególnie dla szynki, która no mimo wszystko ma, musi mieć nawilżony, w sensie musi mieć nawilżenie powietrza ogólnie dość wysokie, żeby móc sprawnie oddychać, więc jakby mamy tu zwykle, jak przybywa tutaj Shana ze mną, to mamy włączone różne nawilżacze, różne rzeczy, które powodują, że w tym pokoju da się w ogóle oddychać, szczególnie, że to wiecie, no pracują maszyny. Ja też mam tylko jeden komp, co prawda wchodzi zazwyczaj 2 monitory, ale też go wyłączam, jak nie jest potrzebny, więc de facto jest po prostu tylko działa komp, tylko to, no wiecie, jest trochę tych maszynek małych czy dużych, to nie jest jakieś wiecie, nie mam 3 kompów naraz pracujących w 4K i jeszcze konsole i te inne rzeczy, więc nie jest aż tak źle, ale to wszystko jednak generuje jakiś zapach, tak? To cały czas wszystko działa sobie tam, wiruje i wibruje i generuje prąd, generuje wiatr, który wzburza kurz i te inne sprawy, więc dobrze mieć oczyszczacz, nawilżacz do takich rzeczy zdecydowanie. No i chyba powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć. Więc serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego pewnie przydługiego, bo to kurczę chciałem może w 10-15 minut się zmieścić, 20 już gadam, ale nawet bez cięcia chyba poszło, także jest nieźle. Serdeczne dzięki, wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia, mam nadzieję, już wkrótce w kolejnych odcinkach, specjalach i innych rzeczach. Trzymajcie się, cześć!